Witam wszystkich fanów Steam Decka. Dzisiaj witam was poranną kawą i gierkami z Game Passa. Łyknę sobie łyczek. Łyknę łyczek. Jedziemy. W Game Passie dostaliśmy parę ciekawych pozycji. Przede wszystkim Ghost Song i Signalis, które mnie bardzo interesują. Zacznijmy sobie może od Ghost Songa. Jedna ciekawa rzecz, którą się dowiedziałem od mojego kolegi z Wysp, który też nagrywa materiały ze Steam Decka. Podobno Xbox gdzieś w sieci chwalił się, że udoskonalili stream. Jakość ma być dużo lepsza i prawdopodobnie skończyły się według nich problemy z input lagiem. Także jestem bardzo ciekawy, ile w tym prawdy. Zaraz zobaczymy. No to zapomniałem, że my jesteśmy w chmurze, więc nic nie możemy sobie przestawić niestety. Oczywiście będziemy tych tytułów teraz testować trochę więcej ze względu na to, że no tam jest i te większe tytuły są do obejrzenia jak Forza czy Gearsy. Między innymi. Także powiem wam, że jestem bardzo ciekawy, bo to była jedyna rzecz, którą oni podobno podnieśli rozdzielczość streamu z tego, co się chwalili. I zmniejszyli input lagu. Związane to było tajemniczo, powiedzieli, z przejściem na inną technologię, czy tam na lepszą technologię. Jestem ciekawy, co oni zrobili. Na razie, tak jak widzicie, mamy 60 klatek, wszystko mam odblokowane. Oczywiście ta gra nie jest jakaś wymagająca, więc... Czekajcie, bo ja tu wam pokazuję nie to, co trzeba. 60 klatek, jest wszystko odblokowane. No i zobaczmy sobie pierwszą gierkę. No tu będzie ciężko coś zobaczyć, ale... Chociaż responsywność, wiecie? Tu nie mogę. Przypomina mi się Rayman. Może to jest głupie skojarzenie, ale generalnie podobnie wygląda Rayman, jeżeli chodzi o mechanikę. Okej, czyli oni mi nic nie robią tak naprawdę. No jak na tą chwilę powiem wam, że to chodzi... Chodzi dobrze. Fire the blaster, okej. Gdzie to wygląda jak jakaś, nie blaster, tylko to wygląda jak jego ręka. Przeszczep. A, tu mamy celowanie, okej. Okay. I trzeba przytrzymać więcej. O, jakiś prąd mnie tutaj. Co my tu mamy? Aha, czyli jakiś mapping unit. Pozbądźmy się tych robali wstrętnych. Mam ja w takie platformery nie jestem za dobry, bardziej mój syn. On ogarnia takie platformówki. Ale wygląda, powiem wam, nawet fajnie. I nie chcę nic mówić, nie chcę zapeszać, bo takim ultimate testem będzie
Ultimate testem będzie DayZ na przykład, gdzie tam jest strasznie ten input lag wyczuwalny, także dzisiaj na pewno nie umieszkam sobie tego włączyć i pewnie zobaczymy nowy gameplay z DayZ. Gierka przyjemna, powiem wam, że wygląda fajnie. Co tu mam zrobić? Kwiatka nie można zniszczyć, bo będzie katastrofa. Nie za bardzo wiem, co mam. Czyli to są jakieś tam elementy. Teraz mamy się udać prosto dalej. Nie wiem, czy nie macie za jasno? Nie, jest ok, dobra. O, jakiś obcy. Decydujące starcie. Albo zapomniałem, że mi się grzeje. Mój karabin. A, to są życia. Boże, myślałem, że to jakieś pociski zdalnie sterowane, wiecie? Czyli jesteśmy jakimś ufokiem na obcej planecie. Kwiatki to może zapis jest? Czy ja chcę tam spaść? Podejrzewam, że nie. Easy peasy. Wiem, że mylę. Tam nie chcę spadać, wiecie? Tam długo nie będziemy w to grać, tylko sobie zobaczymy, bo jestem bardzo ciekaw. Włączmy sobie jeszcze raz mapkę. Czyli teraz do góry musimy się udać. Generalnie punkt mamy mocno po prawej. Tam, gdzie mamy się dostać. Strasznie był twardy chłop. Ale patrzcie, ja tego życia to mam mało, tak? To jest życie te zielone, czy co to jest doświadczenie? Czy to po prostu ładuje się pasek tego? Nie, no to jest życie. Okej, czyli muszę mieć jakąś określoną liczbę pewnie tych zielonych kosteczek, żeby na jakie tam mam doskoczyć. Zapraszam pana. Headshot. Pytanie, jakie tu mam wejść? Nie za bardzo wiem, wiecie. No, nie wygląda, żebym ja tam mógł doskoczyć. Widzicie, jestem prawie na rancie, a mimo wszystko nie mogę. A double jump, zobaczymy. Nie. Nie, double jump nie działa. Dobra, zobaczmy sobie może mapkę. No, wygląda, że mam iść do góry. Nie za bardzo wiem. No pójdźmy może tam na dół sobie zobaczymy. Tam, gdzie byliśmy. Tam do tej dziury, no. Może tu coś jest. Coś tu jest. Dziewiaków zabijemy. Okej. Okay.
Ale twardy dziad. Okej. Jesteśmy w jakiejś bazie. Tutaj do rury pewnie trzeba wejść. Teraz pogadać trzeba, że... Nie. Muzyczka jest świetna. A, to mi damage jakiś robi. To wszystko jest teraz 110, ok. No, gra fajna, powiem wam, ciekawa, taki fajny klimacik ma. Podoba mi się. I chodzi, powiem wam, całkiem przyzwoicie. No wiadomo, że nie jest to jakiś wymagający tytuł. Natomiast powiem wam, że no fajnie działa, no, i wygląda też ok. Dobra, tutaj chyba trzeba oko podstawić, czy nie? Nic to nie robi. A zobaczmy sobie mapkę tutaj. No w dół pokazuje nam, tak? Okej, nie zauważyłem. Gapa jestem. Fajna muzyka. Generalnie gra mi się już podoba, powiem wam. Chociaż nie jestem jakimś fanem tamtych. Widzicie, ten gdzieś zniknął, kurczak. Dobra, spadamy na dół. Ło! Chodź tu, robaczku. Jednego mi z głowy. Ojojoj, dużo ich tutaj. Tu mamy jakiś kamyczek. Tego się nie da zebrać. Dobra, spadnijmy na dół. Zaraz będziemy kończyć, bo tu wiecie, już jest 13 minut. Tutaj widać, że ci nam nic nie robią. Duszki. Także możemy śmiało iść. Tam chyba nie doskoczę, z tego co mi się wydaje, no, raczej na pewno. Ło! Może być krucho. Ło! Co tu się stało? O matko. Ale koksy. Aha, czyli odrodziłem się z powrotem w punkcie zapisu. Dobra, myślę, że na tym zakończymy odcinek. Gierka fajna, także może będziemy jeszcze sobie pogrywać ją. Także do miłego zobaczenia.